Co robi się z człowiekiem, który popełnia przestępstwo? Karze się go, na przykład finansowo. Ale w przypadku naprawdę poważnego przewinienia można takiego delikwenta całkowicie odizolować od społeczeństwa przez zamknięcie w więzieniu. Bardzo podobne zasady obowiązują w świecie wirtualnym. Oszustwa czy nieprzyzwoite zachowania są karane, a najwyższą formą takiej kary, podobnie jak w realnym świecie, jest usunięcie ze społeczeństwa. Ale nie za sprawą prawdziwego więzienia, tylko bana. Czasami okresowego, a czasami dożywotniego. Prawie zawsze jest to kara dotkliwa, ale w niektórych przypadkach wyjątkowo. Przed Wami kilka takich właśnie sytuacji. Zapraszam. Na początek przypadek profesjonalnego gracza w FIFA 20, Kurta Feneka. Grał, ale jednocześnie, delikatnie mówiąc, bardzo krytycznie oceniał najnowszą produkcję EA Sports. Narzekał, że producent nie dba o graczy i zabija e-sport, ale robił to w sposób wyjątkowo agresywny. Groził zarówno pracownikom firmy, jak i innym graczom. W końcu podczas jednej z wielu transmisji na Twitchu napluł na szalik z logo Electronic Arts. Po tym zdarzeniu wykluczono go z oficjalnych turniejów FIFA, ale absolutnie nic to nie dało. Niedługo później Fenek opublikował na swoim kanale tak zwany diss, w którym porównał pracowników Electronic Arts do szczurów. To przelało czarę goryczy. Kurt Fenek został zbanowany nie tylko w FIFA, ale także we wszystkich innych grach i usługach Electronic Arts, w tym przyszłych. W odpowiedzi były już zawodowy gracz w FIFA zaczął transmitować na Twitchu mecze w Pro Evolution Soccer, czyli konkurencyjną symulację piłki nożnej od Konami. Oszukiwanie zawsze zostawia ślad w kartotece i warto o tym pamiętać, ponieważ skutki możemy odczuć w najmniej spodziewanym momencie. Okazało się, że ci gracze, którzy z jakiegoś powodu zostali zbanowani w Falloutie 76, nie mają dostępu do funkcji sieciowych nowego Dooma Eternal. Oba tytuły podpina się do tego samego konta Bethesda.net, więc nawet jeżeli nie zawiniliśmy jeszcze w Doomie niczym, wydawca na wszelki wypadek nie wpuści nas na żaden serwer. Nikt nie lubi cheaterów i chyba wszyscy się zgodzimy, że należy ich bezwzględnie tępić, ponieważ psują zabawę innym, uczciwym graczom. Ale fakt, że Bethesda nie daje drugiej szansy nawet w zupełnie innej produkcji, jest jednak dość zaskakujący. Czy to słuszne podejście? Być może właśnie tak powinna wyglądać walka z cheaterami. Kwestia dyskusyjna. Dajcie znać, co sądzicie. We wrześniu zeszłego roku dziesiątki graczy niemalże jednocześnie zaczęły się skarżyć na brak możliwości gry w Dota 2. Byli oni ofiarami swego rodzaju czystki w wykonaniu Valve. Firma zbanowała graczy, którzy nie mieli najlepszej opinii. Wyrażali się w sposób wulgarny, obrażali innych graczy i działali na ich szkodę. Co ważne, była to dopiero pierwsza fala banów. Druga dotyczyła graczy, którzy nielegalnie zakupili konto Steam z dużymi postępami i wysokim rankingiem w Docie. Dość zaskakująca była ustalona przez Valve data. Bany miały bowiem obowiązywać do 19 stycznia 2038 roku. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że jest to najpóźniejsza data, którą można ustawić za pomocą 32-bitowej reprezentacji czasu. Brzmi niejasno? Dla mnie też. Wikipedia twierdzi, że źródło problemu leży w sposobie zliczania czasu przez niektóre wersje systemu operacyjnego Unix oraz przez oprogramowanie korzystające z tak zwanego Unixowego timestampu. Wciąż nic? Po prostu zaufajcie, że późniejszej daty nie dało się ustawić. Dlatego ukarani gracze raczej nie powinni czekać z wytęsknieniem na początek 2038 roku. Prawda jest taka, że prawdopodobnie otrzymali bana dożywotniego.
Na czarną listę trafił także numer ich telefonu, aby utrudnić ewentualną próbę powrotu. Niejaki Face Jarvis był swego czasu jednym z najpopularniejszych youtuberów nagrywających filmy z Fortnite. Zgromadził na swoim kanale ponad 2 miliony subskrypcji i to w ciągu jednego roku. Ta działalność prawdopodobnie była dla niego źródłem dochodu. Dlatego dość boleśnie odczuł bana, którym poczęstowało go Epic Games. Co zrobił? Otóż urozmaicił sobie zabawę aimbotem. Niedługo po opublikowaniu felernego odcinka należące do Jarvisa konto zostało zbanowane. Epic Games nie stosuje w takich przypadkach półśrodków, więc popularność youtubera nie była żadną okolicznością łagodzącą. Jarvis próbował ratować sytuację, publikując na swoim kanale kolejny film, w którym poprosił o cofnięcie bana. Epic Games pozostaje jednak nieugięte. Jak powiedział rzecznik firmy, mamy politykę zero tolerancji dla używania cheatów. Kiedy ludzie korzystają z aimbota, żeby uzyskać przewagę, rujnują zabawę innym graczom. Cóż, Jarvis wiedział, co mu grozi. Podjął ryzyko i słono za to zapłacił. W Polsce najwyższa możliwa kara, jaką można otrzymać, to dożywocie. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda nieco inaczej i można tam trafić do więzienia na przykład na lat 260 albo 493. Niejaki Rhys Bloom, profesjonalny gracz w Counter-Strike'a Global Offensive, został przez platformę ESEA zbanowany na, uwaga, 1000 lat. Czym zasłużył sobie na tak dotkliwą karę? Oficjalny komunikat opublikowany przez ESEA nie wyjaśnił tego zbyt dokładnie. Napisano jedynie, że Bloom zachowywał się w sposób szkodliwy. Ale społeczność wie, czym podpadł. Otóż ten degenerat narzucał się pewnej 15-latce, wysyłając jej zdjęcia swoich genitaliów. Jakby tego było mało, swoimi poczynaniami chwalił się na oficjalnym forum ligi ESEA. Publikował tam swoje rozmowy, zawierające oczywiście wspomniane przed chwilą fotki. Robił to w pełni świadomie, ogłaszając wprost, że nie obchodzi go, iż jest pedofilem. Właściciele platformy postanowili definitywnie usunąć Bluma ze swojej społeczności. Założenie nowego konta i granie pod przykrywką jest raczej nierealne, ponieważ Bluminator to znany zawodnik Counter-Strike'a. I na zakończenie przykład najbardziej nietypowy, ponieważ wielu obserwatorów uznało, że zbanowany gracz nie zrobił nic złego, wręcz przeciwnie. Chodzi o Changa NGY'a, profesjonalnego zawodnika Hearthstone, który został usunięty z rozgrywek z powodów politycznych. W październiku zeszłego roku podczas transmisji turnieju Grandmasters pokazał się w charakterystycznej masce, takiej jak te używane przez protestujących w Hongkongu. Nie był to przypadek, ponieważ powiedział do kamery, cytuję: wyzwolić Hongkong, to rewolucja naszej ery. Sytuacja w Hongkongu to dla chińskiego rządu poważny problem wizerunkowy, więc nagłaśnianie protestów nie leży w jego interesie. Blizzard oskarżył Changa o złamanie regulaminu, a mianowicie punktu zabraniającego brania udziału w jakiejkolwiek działalności, która może kogoś obrazić lub negatywnie wpłynąć na wizerunek studia. Zawodnik został pozbawiony nagrody pieniężnej, a także otrzymał zakaz udziału w oficjalnych turniejach przez rok. Oczywiście turnieje e-sportowe nie są miejscem na wygłaszanie manifestów politycznych, ale złośliwi mówią, że Blizzard zareagował tak ostro, ponieważ rynek chiński jest ogromny i bardzo cenny. Firmie po prostu zależy na utrzymaniu dobrych stosunków ze stale rosnącym w siłę mocarstwem. W skrócie, chodziło o to, żeby nie drażnić chińskiego rządu. I to już wszystko z mojej strony. Dzięki za wasz czas i do usłyszenia.